Szkoła bez dzwonka to pomysł zaczerpnięty z praktyki szkół skandynawskich. Właśnie wprowadzono go w trzecim liceum ogólnokształcącym w Suwałkach. Ostatni raz dzwonek zabrzmiał tu 29 lutego. Ciężko powiem jest na początku się przyzwyczaić, bo jednak zawsze ten dzwonek jakoś, no wiadomo, że jest lekcja, wiadomo kiedy iść do klasy, a tak to trzeba jednak się pilnować i znaczy na razie jest dobrze. Dzwonki są stresogenne, uznali badacze. Ich zdaniem wywołują niepokój i generują chaos. Podobne zdanie ma jedna z uczennic trzeciego ogólniaka. Dzwonek to jest taka rzecz, która przypomina, jakby daje nam świadomość, że trzeba już iść na lekcję i że zaczyna się ten czas, gdzie musimy się jakby wytężyć nasze skupienie i zacząć pracę, ale też często to jest coś, co nas mocno stresuje właśnie, że samo to, że dzwonek jest bardzo głośny, to często nas na przykład jak rozmawiamy z kimś, to często odwróci naszą uwagę i jest to czasem stresujące. W opinii naukowców wyłączenie dzwonka kształtuje odpowiedzialność, punktualność i cierpliwość, ale nie tylko wśród uczniów. Nauczyciele również muszą nauczyć się tutaj pracy bez dzwonka, bo przecież w każdej szkole zdarza się, że brakującą minutkę czasem podkrada się z przerwy. Na co w tej kwestii liczą uczniowie? Na pewno są takie obawy, jednak no mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że nauczyciele też będą brali pod uwagę, że no, przerwy też są nam potrzebne i no, na razie jeszcze tak się nie zdarzyło, że tak powiem. Czyli wszystko jest na dobrej drodze? Na razie tak. Oby tak dalej. Ale też, jak zauważyła koleżanka Kamili. W naszej szkole bardzo cenimy sobie właśnie szacunek do siebie i właśnie też między innymi czas. I wydaje mi się, że nauczyciele będą raczej przestrzegać i mieć myśleć o tym, że my też chcemy chwilę odpocząć i jakby pilnować tego czasu też i dla nas, i dla siebie.